Cześć, jestem Ewa Zagrzewska, Wy jesteście na kanale Ewa Okresy i w dzisiejszym odcinku 5 sklepów, w których kupicie garnitury i marynarki plus size. Za każdym razem, kiedy pokazuję jakiś garnitur, dostaję pytania, gdzie to można kupić i czy są duże rozmiary. I dlatego dzisiaj powstał ten odcinek i też chciałabym Was namówić do noszenia w ogóle garniturów, bo ostatnio wpadłam w taką dyskusję, ale ja nigdzie nie chodzę. Jak to nigdzie nie chodzisz? Tak tylko w domu? Nie no, gdzieś wychodzisz, nie wiem, na zakupy, na spotkanie, może jak tych spotkań z dużo nie masz, może idziesz na wywiadówkę do szkoły, czy gdziekolwiek. I chciałam obalić, że garnitury wcale nie muszą być turbo eleganckie. To nie tylko do pracy, do banku, bo wydaje mi się, że ten problem z noszeniem garniturów wynika z tego, że dużo osób to kojarzy z takim turbo eleganckim ubraniem. Dla mnie ja nie jestem wystarczająco elegancka, żeby założyć garnitur. Nie, słuchajcie, garnitury można nosić ze sportowym obuwiem, z wygodnymi sandałami. Można super go tak ograć, żeby zrobić go pół casualowo, pół elegancko, tak żeby nie było zbyt elegancko, ale na przykład jak macie jakieś, idziecie do rodziny na jakieś ważne wydarzenie, a może komunia, a może chrzciny, garnitur też jest super opcją. Nie zawsze trzeba nosić sukienki. Ostatnio mocno idę w stronę garniturów i przeglądam masę sklepów, dlatego dzisiaj od razu do Was tutaj uderzam z taką ofertą, którą znalazłam w internecie w całkiem przyzwoitych cenach. To jest dobry moment, byście zasubskrybowali kanał i kliknęli dzwoneczek. Nie tylko, to jest dla mnie bardzo przyjemne i sprawia, że aż chce się tworzyć tą ewokrację. Widzę, że jesteście ze mną i że czekacie na kolejne odcinki, ale również ten dzwoneczek będzie Wam pomocny, bo przypomni o kolejnym odcinku, który w środę o 15 i w sobotę. 15. Zacznijmy od mojego numer 1 garnituru, który uwielbiam, noszę do sportowych butów, na elegancko do szpilek i nie mogą się z nim rozstać. Jest to garnitur, który widziałam, że był na letnich wyprzedażach, więc udajcie się prosto do Moda Size Plus Iwanek, ponieważ mają sporo fajnych garniturów. Również ich garnitury występowały u mnie niejednokrotnie na sesjach biznesowych, ponieważ są niesamowicie fotogeniczne i w wielu, wielu kolorach. Więc zajrzyjcie, macie link oczywiście w opisie, tak jak wszystkich innych sklepów. Ale mam taką małą radę, jeśli chodzi o jasne i w sumie nie tylko jasne garnitury. Pamiętajcie, by prać marynarkę i spodnie razem. Jeśli nie dajecie do pralni, a wiem, że nie dajecie do pralni za często. Pamiętajcie, wystarczy jedno pranie, nawet w pustej pralce, by trochę odrobinę zmienił się kolor gór i dołu i wtedy wygląda to źle. A najgorzej, jak jeszcze od czegoś zafarbuje. Miałam wielokrotnie takie sytuacje, że zestawy prałam oddzielnie, a potem drama, nie da się uzyskać tego samego koloru, nie da się. Przy ciemnych jest to samo. Jeśli wkładacie do pralki na przykład super jakości garnitur, który zresztą zaraz Wam pokażę i oddzielnie marynarka w następnym praniu albo za dwa prania, bo się nie pobrudziły spodnie na przykład. Słuchajcie, farba, nawet jak nie schodzi teoretycznie, zawsze odrobinę gdzieś tam jest różnica. Okej, może dla bardzo bystrego oka do zauważenia, ale po kilku praniach może się okazać, że zestaw już nie jest zestawem. Po co Wam to? Po co Wam to? Bierzcie razem. I teraz bardzo ważna kwestia, zostańcie ze mną przez chwilę, bo myślę, że dla każdej plus size to jest dosyć istotna informacja. Jeśli ignorowałyście do tej pory, to myślę, że czas po prostu stanąć z tym twarzą w twarz. Kiedy nabieramy ciała i stajemy się plus size, musimy zrozumieć, że często mamy dysproporcje. I nie da się uszyć jednej rzeczy dla każdego typu sylwetki w rozmiarach plus size. Po prostu się tego nie da. Klepsydra, gruszka, jabłko, no w większych rozmiarach, im większy ten rozmiar, tym te dysproporcje są większe i nie ma szans, żeby jeden model garnituru na przykład uszyć dla wszystkich. Ale widzicie, że Wam się cholernie ten garnitur podoba. Na modelce wygląda rewelacyjnie, wiadomo, nie dość, że na nią pewnie jeszcze uszyte, to jeszcze ma idealne proporcje, które leżą super, a czy na nas będzie leżało dobrze? Jeśli mamy typ serwetki jabłko, no to co zrobimy? Przede wszystkim kupując spodnie, wiadomo, że może się zdarzyć tak, że trzeba będzie poprawić na linii
nóg, czasami nawet po całości, ponieważ producent stara się, żeby każdy wszedł w te spodnie, więc te nogawki często są zbyt szerokie. Zwłaszcza są problemy na tej linii, wiecie, takiej newralgicznej. Przy suwaku często widać, że jeśli się opiera materiał na górze, na pasie, na brzuchu, no to często wisi pod tym brzuchem. I tutaj fajnie je jednak trochę zwęzić. U krawcowej to wcale nie jest drogo, to nie jest droga impreza, a fajnie mieć dopasowaną rzecz. Jeśli chodzi o kupno marynarki i spodni, jeśli jest możliwość kupienia innego rozmiaru. Ja osobiście zamawiam większą, częściej marynarkę niż noszę i spodnie często również. Ze względu na to, że trudno dobrać mi rozmiar w moim brzuchobiotrze. Ewentualne poprawki nie są drogie i to wszystko później ładnie leży. Akurat ten biały garnitur, który widzieliście na samym początku, nic nie było przerabiane. Jestem bardzo zadowolona, ale domyślam się, że nie każda sylwetka po prostu będzie mogła sobie to samo powiedzieć. Więc gruszko. Jeśli jesteś gruszką, to wiesz, że jest problem często w udach, tak? Więc kupujesz większy rozmiar spodni, ale w pasie wisi. To jest najłatwiejsza naprawdę zmiana u krawcowej. Zwężenie pasa. Marynarkę dobierz sobie, wiadomo, mniejszą, chyba że jest długa i opiera się na biodrach. Nie wiem czemu nikt nie przypieprza się do tego, że męski garnitur nie dość, że jest drogi, to jeszcze trzeba go dopasowywać. A już w damskim, który kosztuje raptem 3-4 stówy, jakieś dramy. Halo. Naprawdę, drobna korekta zawsze mnie widziana. Męskie garnitury zazwyczaj są bardzo drogie, w damskich jakoś widzę, że te ceny potrafią być całkiem przystępne. Chociaż, kiedy decydujemy się na naturalne materiały, no tutaj pojawiają się rzeczywiście wyższe ceny. Mam taki dziś na sobie, jest marki Ula Popken, jest to lniany garnitur. Trochę mi się zrzuciło i garnitur jest za duży. A myślałam nad tym garniturem prawie rok. Wisiał na stronie prawie rok. I ja cały czas myślałam, kurczę, chciałabym go, no ale umówmy się. No nie jest to najtańsza rzecz. Myślałam bardzo długo, aż w końcu wpadłam w jego posiadanie. Nie do końca leży mi ta długa marynarka. Rzeczywiście do mojej sylwetki trochę ciut powinno być krócej i jest trochę za duży, ale jeśli chodzi o jakość, no to świetnie, no bo oddycha. No i nie jest typowy. Ta długość nogawki, mimo że czytałam różne na temat komentarze, ona do mojej sylwetki pasuje. To takie 7/8. Mimo wszystko daje taki lekkości, a zwłaszcza jeszcze jak dam do tego obcas, chociaż ja zazwyczaj garnitury noszę na sportowo. I to jest dobry moment powiedzieć, kto jest partnerem odcinka, oczywiście Mona Queen Size, która specjalizuje się w rajstopach plus size i w bieliźnie, a jeśli o bieliźnie mówimy, to muszę Wam powiedzieć o shortach, które polecam każdemu bez wyjątku, ponieważ w dyskusjach o obcierających się udach pojawiły się komentarze o nadwrażliwej skórze i zazwyczaj pojawiają się obtarcia przy jakichś opaskach czy przy innych rzeczach. I jest jeden model, który uważam, że jest najlepszy na świecie i będę go zawsze polecać, to jest model Breeze. I on też występuje w kilku kolorach, może być i czarny, i w dwóch odcieniach cielistym. Musiałam o tym powiedzieć, ponieważ to jest najczęstsze pytanie, które mi zadajecie a propos Mona ostatnio. A przypominam, że też są fajne pończochy i rajstopy z kodem Ewokracja 10, zawsze taniej. Mam propozycję dla opornych na zmiany wszelkie i poprawki u krawca. Owszem, ja staram się zawsze coś dobrego dla każdego znaleźć i jest taka rzecz, garnitur, nie garnitur. Widać, że to nie jest ta jakość jak w garniturach wełnianych czy w prawdziwych takich garniturach, wiecie, takich o, ale jest bardzo fajny dla osób, które właśnie nie chcą robić żadnych poprawek, chcą, żeby było wszystko dopasowane bez jakichś zmian i do tego w dobrej cenie. Jest to marynarka i spodnie elastycznym materiale. Oczywiście no jest to syntetyk plus dodatek elastanu, dzięki czemu dopasowuje się do ciała, nadaje się i zwęża, więc plus 5 kg, minus 10, nieważne, zawsze będzie leżał ok. Nie wygląda tak elegancko jak garnitur z bawełny czy z wełny, wiadomo, ale występuje w wielu, wielu kolorach i jest w świetnej cenie. Jestem ciekawa, co sądzicie o takim rozwiązaniu, które znajdziecie na przykład
marce Yours. I uwaga, oprócz bogatej kolorystyki jest do rozmiaru 60. Violetta by Mango. Tutaj mamy propozycję w mniejszych rozmiarach, jeśli chodzi o mango, no i linia plus size Violetta. Bardzo ciekawe propozycje, dużo trendów. Gdybym miała porównywać stylistykę tej marki, porównywałabym ją trochę do Kappala, ale powiedziałabym, że fajniejsza niż Kappal, jeśli chodzi o ten modele i pomysły i trendy. Rzeczywiście tutaj jest znacznie lepiej. Cenowo dosyć podobnie, może ciut więcej, aczkolwiek wszelkie marynarki czy garnitury mieszczą się jeszcze w takich cenach typowo sieciówkowych. Pojawiają się modele też. Pojawiają się też modele z lnu, bawełny, więc warto zobaczyć. Są i marynarki, i całe zestawy. Wszystko jest do kupienia oddzielnie, więc możecie dobierać sobie rozmiary po prostu pod siebie indywidualnie. I miejsce, gdzie możecie kupić najbardziej porąbane rzeczy. Takie czasami od czapy i również takie garnitury i zestawy garniturowe. Na przykład z shortami albo z crop topem, braletką i shortami. Albo dzwony, które prawie zakupiłam w zestawie z krótką bluzką i marynarką w kolorze groszkowym, tylko to jest kolor dla wiosny, ja w tym wyglądam fatalnie. I to był jedyny powód, dlaczego wywaliłam to z koszyka. Słuchajcie, są zestawy w 100 lat 70. też miałam w koszyku, już nawet z okularami. No ale ja wyglądam w tych kolorach bardzo źle. To był jedyny powód, dlaczego to szalone zestawienie garnitur z dzwonami nie wylądowało u mnie. Oczywiście ASOS. Jeśli chodzi o jakość w ASOSie, jest bardzo zróżnicowana. Od totalnego gówna po fajne, wysokiej jakości rzeczy. Jest tam wiele marek. Również sam ASOS szyje chyba w kilku szwalniach, bo często widziałam dosyć spore różnice, ale na szczęście są zwroty. Jeśli chodzi o ceny, tak samo zróżnicowane, od bardzo niskich do bardzo wysokich. Jeśli chodzi o propozycje marynarek i garniturów, miałam kilka. I powiem tak, jakościowo wychodziło różnie, zwłaszcza kiedy tam było dużo syntetycznych właśnie materiałów. Ale zjawiały się też takie perełeczki. Miałam kiedyś taką bawełnianą, po prostu marynarkę, która niestety mi farbnęła. Już jej z nami nie ma, tęsknię za tobą. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o wybór, to chyba jest jeden z większych w sieci, więc warto zajrzeć. Czasami wpływają promki i tutaj wam pokażę, już mogę, ponieważ moim patronkom wrzuciłam o tym informację dużo, dużo wcześniej, żeby mogły sobie wykupić rozmiary. Cena garnituru, takiego garnituru w kratkę poniżej 200 zł całego zestawu i dodatkowo była jeszcze tam zniżka 20% taka okresowa, to tam moim patronkom też rzuciłam, kiedy była, więc można było ten garnitur kupić taniej i on właśnie do mnie leci. Dajcie mi znać w komentarzach, które propozycje wam się najbardziej podobały i które garnitury. Czekam na wasze komentarze, to wasze zdanie ma tu największe znaczenie. Oczywiście Ewokracja robi też dla siebie, ale głównie dla was. Jeśli wam się coś bardziej podoba, no bardziej chciałabym iść w tym kierunku i pokazać wam takie propozycje. Czekam na wasz głos, a dzisiaj to już koniec, ale przypominam jeszcze, że łapka w górę, łechta moje serduszko. No i widzimy się już w sobotę na vlogu. I jeszcze raz przypomnę, subskrypcja, dzwoneczek i do zobaczenia.